Cześć, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj odcinek taki trochę pełen prywaty, dlatego że przygotowałem dla Was takie zestawienie swoich prywatnych czynników czy elementów, które uznałem za takie, które pomogły mi zrobić efektywną karierę. Nie podparłem się tym razem żadnymi mądrymi publikacjami typu Harvard Business Review czy ogólnie mądrymi książkami, ale mam nadzieję i wrażenie, że może być to coś ciekawego i coś pożytecznego. A i może najpierw tylko powiem, o co chodzi z tą efektywną karierą, bo to jest takie trochę nieintuicyjne. Efektywna kariera dla mnie to taka, która jest zbalansowana, czyli mamy to życie zawodowe, odnosimy w nim jakieś sukcesy, mamy z tego powodu satysfakcję i przede wszystkim pieniądze, ale z drugiej strony mamy też życie prywatne, życie rodzinne, życie, gdzie spełniamy się oprócz tego, co robimy w pracy. I dla mnie efektywny sukces zawodowy to taki, kiedy mamy te dwa elementy dosyć zbalansowane. I jak odnieść ten sukces, żeby jednak mieć coś z tej pracy? No to zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodoba. Numer jeden, pij dużo wody. Nie, oczywiście żartuję, bo nie chcę Ci teraz mówić, że masz wstawać o 5.30 rano, bo Elon Musk czy jakiś tam Bill Gates wstają o 5.30 rano. Nigdy nie wstają o 5.30 rano, chyba że na lot, ale to też bardzo rzadko, bo jestem bardzo wdzięczny, że te loty się skończyły. Wracając do tematu. Pięć elementów, które są bardzo ważne z mojego punktu widzenia. Numer jeden, idź do psychologa. Idź do psychologa albo znajdź sobie jakiegoś naprawdę mądrego coacha, który pomoże Ci w dwóch elementach. Po pierwsze, pomoże Ci uporać się ze swoimi wewnętrznymi demonami, jeżeli takie posiadasz, albo z jakimiś traumami, nieprzepracowanymi rzeczami z przeszłości. To jeden element. Ale co dużo bardziej istotne i co dużo bardziej też może pomóc Ci w rozwoju zawodowym, chodzi o to, że sesje z psychologiem czy sesje z coachem to takie sesje edukacyjne. Uczysz się tego, jak funkcjonuje ludzki umysł, jak funkcjonuje ludzka psychika i też jak ludzie podejmują pewne decyzje, czy jak wygląda ich proces decyzyjny w życiu prywatnym czy zawodowym. I oczywiście wiem, że jest duża bariera przed tym, żeby pójść do psychologa czy pójść do coacha. Ja zawsze sugeruję odpowiedź na takie podstawowe pytanie, które brzmi: czy urodziłaś/wychowałaś się w Polsce? Jeżeli tak, no to pewnie warto pójść do psychologa. W Polsce jest bardzo dużo elementów opresyjnych. Ten system opresyjny działa już na poziomie szkoły. Bardzo dużo elementów systemu opresyjnego widoczne jest w relacjach rodzinnych. No i bardzo dużo elementów tego systemu opresyjnego jest w życiu zawodowym w firmach. Więc psycholog, coach, jak najbardziej tak, a jeden komentarz a propos coachów. Nie sugeruję coachów takich dziwnych motywatorów typu wszystko będzie dobrze, jesteś zwycięzcą. Ci coachowie wiem, że odnoszą bardzo duże sukcesy w Polsce i bardzo, bardzo są pożądani jako coachowie i ich usługi, ale mając na myśli coacha, bardziej mam na myśli taką osobę, która Wam otworzy oczy czy poszerzy horyzonty a propos tego, jak funkcjonuje nasze życie, albo jakie są beznadziejne, czy jakie są fajne elementy życia zawodowego i jak sobie z nimi radzić. I nie chodzi tylko o to, żeby coach Was motywował, ale żeby coach dawał Wam wiedzę, a potem Wy z tą wiedzą już robicie to, co uznacie za odpowiednie i optymalne dla Was. Numer dwa. To jest dosyć dobra i dosyć praktyczna rada. Chodzi o przewagę konkurencyjną. Chodzi o to, żeby zbudować sobie taką jedną, przynajmniej jedną kompetencję, która wyróżni Was na tle tłumu w ramach życia zawodowego, czyli macie taką jedną umiejętność, że jak ktoś sobie powie, a Kasia taka, czy Zdzisiu taki, a to jest osoba, która umie to i tamto. I to mogą być kompetencje twarde, a to mogą być kompetencje miękkie. I czemu to jest ważne? Ważne to jest dlatego, że nasi menadżerowie i ogólnie ludzie jako gatunek, my jesteśmy leniwi intelektualnie, więc bardzo często dochodzi do takiego mechanizmu, że nalepiamy ludziom pewne etykietki.
I dobrze jest, żeby ta etykietka była pozytywna, czyli żebyście wy kojarzyli się ludziom z czymś pozytywnym, z tą kompetencją, która was wyróżnia. Bo lepiej mieć taką etykietkę na zasadzie umie Power BI-a, albo świetnie sobie radzi z zarządzaniem projektami, świetnie motywuje ludźmi, to jest to dużo lepsza etykietka niż na przykład jest konfliktowy, albo jest zbyt nastawiony na detale. Zobaczcie, zróbcie sobie taki audyt tego, co umiecie, albo tego, co możecie się nauczyć i postawcie na jedną, dwie kompetencje i po prostu tym wyróżniajcie się z tłumu. Numer 3, chwileczkę. Widzę, że mój pies próbuje się bardzo dostać i ma parcie na szkło, żeby uchwycić go na nagraniu, ale nie. Skupię się na was, skupię się na punkcie numer 3, czyli na punkcie takim, żeby nie brać życia, szczególnie życia zawodowego, zbyt poważnie. Tylko chodzi o to, żeby nie traktować tematów w pracy i problemów w pracy zbyt personalnie. Powiem wam, o co mi chodzi. W swoim życiu zawodowym spotkałem ludzi, którzy odnieśli porażki w pracy. Zostali zwolnieni, albo nie wiem, w jakiś sposób zdegradowani, albo wyłączeni w ogóle z tej ścieżki która mogła pozwolić im awansować. Ci wszyscy ludzie mieli jeden wspólny mianownik, traktowali pracę zbyt poważnie. Czyli utożsamiali się z zadaniami, utożsamiali się z problemami z pracy. I potem, jak ktoś na przykład mówił do takiej osoby, słuchaj Marcin, twój raport mi się nie podoba, bo to i tamto, to ten Marcin brał to bardzo poważnie i uważał, że ktoś krytykuje nie tylko raport, który Marcin tworzy, ale samego Marcina. I Marcin się najeżał, Marcin wchodził w konflikty z taką osobą. Te dyskusje były po prostu bardzo nieprzyjemne. A ktoś po prostu potrzebował jakiegoś tam raportu. Ale to też działa jakby w drugą stronę. Osoby, które są niezwykle wysoko w hierarchii organizacyjnej, które odniosły duży sukces zawodowy, nie mówię czy zbalansowany, czy niezbalansowany, ale bardzo często mają taki zdrowy dystans do tego, jak angażują się emocjonalnie w pracy. Czyli dosyć świadomie podejmują decyzje, kiedy i w co chcą się angażować, a które elementy całkowicie się wyłączają, albo z których elementów całkowicie się wyłączają. I to pozwala im tak dosyć świadomie kierować czy zarządzać swoimi emocjami, ale też relacjami z ludźmi. No bo jak wchodzisz w jakiś temat bardzo emocjonalnie, no to istnieje duża szansa, że po prostu napotkasz kogoś, kto będzie też na wysokim poziomie emocjonalnym, ale skierowanym w drugą stronę i wtedy macie konflikt. Jest jeszcze jeden element, na który chciałbym wam zwrócić uwagę, a którym też jest dużym benefitem tego aspektu. Czyli jeżeli nie wchodzimy emocjonalnie w jakieś problemy pracowe, w jakieś tematy, w jakieś projekty, to wtedy łatwiej nam się też jest wyłączyć z trybu pracy i wejść w ten tryb życia prywatnego. Czyli na przykład pracujemy sobie od 9 do 17 i nie angażujemy się zbyt emocjonalnie, no to potem dosyć łatwo nam wejść w spotkanie ze znajomymi, w życie rodzinne, dlatego że te emocje jakby nie są zakorzenione w tym problemie, który powstał w pracy. No po prostu coś w pracy musimy zrobić, jakiś raport, musimy go naprawić, musimy, nie wiem, ograniczyć swoje błędy w tym raporcie, ale to jest rzecz do załatwienia, która nie wymaga naszego zaangażowania emocjonalnego. Nasze zaangażowanie emocjonalne może być skierowane na inne aspekty naszego życia. A, no i tu jeden taki disclaimer. Chodzi też o to, żeby nie pokazywać za bardzo swoim przełożonym, że macie na to tak, że macie ten zdrowy dystans. Firmom zależy na tym, żeby ludzie się angażowali emocjonalnie w życie zawodowe. Że jeżeli jesteś zaangażowany w życie zawodowe i jakiś temat cię pochłonie, no to jest szansa, że zamiast pracować od 9 do 17, to ty będziesz pracować od 9 do 20. Nie możesz tylko tak bardzo ostentacyjnie pokazywać, że masz na to emocjonalnie wywalone. Czyli na zasadzie ktoś mówi, Boże, na przykład przełożony mówi, Boże, będziemy mieć budżet, to jest taki stresujący czas. A ty w ogóle jesteś na takim zasadzie, okej, no jest to budżet jak co roku. Ani mnie to ziębi, ani parzy, to są tylko cyfry, które musimy przemielić. No i twój szef się wkurzy, dlatego że twój szef jest na poziomie emocjonalnym takim, ty jesteś na poziomie emocjonalnym takim i ten szef by chciał, żebyś ty tutaj był na tym samym poziomie, więc jedna jest rzecz to, co ty czujesz naprawdę, a druga rzecz jest, co ty komunikujesz. Bo bardzo często ludzie popełniają ten błąd i myślą, że jeżeli jesteś zaangażowany emocjonalnie, czy wytworzysz wysoki poziom emocji, to jesteś jednocześnie bardzo skomitowany do pracy albo bardzo zaangażowany w życie zawodowe. To jest taki błąd, ale bardzo często ludzie lubią go popełniać, więc bądź świadomy tego, że ważnym jest, żeby być zen tutaj na niskim poziomie emocjonalnym ze sobą, a to jak komunikujesz, to jest inna trochę sprawa, więc
trochę zachęcam Was do takiej gry pozorów i trochę takiego oszukiwania, ale no, taki mamy klimat, sorry. Kolejny punkt. Będzie trochę hejtersko, tak trochę kontynuacja poprzedniego punktu, więc sorry za to. Ale chodzi mi o taki element, żeby nie być zbyt naiwnym. Jak zaczynałem życie zawodowe swoje, czyli swoją pierwszą pracę, to trochę byłem jak gąbka. Czerpałem czy chłonąłem wszystko to, co menadżerowie, ale też co liderzy danej organizacji nam mówili. Czyli, że nie wiem, że ważne jest, żeby być takim, siakim i owakim, albo ważny jest set następujących miękkich kompetencji. Nie do końca rozumiałem, co jest dla mnie preferowane, nie do końca rozumiałem, co jest dla mnie ważne, dlatego przyjmowałem, że jeżeli ktoś, kto jest wyżej w organizacji, coś mówi, to musi być zawsze prawda i musi być to bardzo mądre i bardzo przemyślane. I dopiero po pewnym czasie, i to chyba przychodzi z wiekiem i z pewnymi doświadczeniami zawodowymi, dopiero zrozumiałem, że nie każdy model, który jest mi komunikowany, jest modelem, który jest bliski mojemu sercu. Nie każdy model, ale też nie każda kultura organizacyjna, nie każdy feedback, który dostaję, jest feedbackiem, który powinienem brać pod uwagę. I o to mi chodzi w byciu naiwnym, żeby mieć taki filtr na zasadzie, okej, to jest ta kultura organizacyjna firmy A, tu jestem ja. Czy ta kultura organizacyjna firmy A mi pasuje? Tak, pasuje mi i wtedy mogę sobie z taką firmą iść przez świat, ale jeżeli mi nie pasuje, to muszę być tego świadomym. Nie mogę sam siebie okłamywać, że w tej firmie to będę stawiać na zupełnie inne wartości, na zupełnie inne elementy. I znowu z prywatnego podwórka. Pracowałem kiedyś w takiej firmie, która stawiała bardzo na to, żeby ludzie spędzali czas ze sobą. Że na przykład forma home office'u czy pracy hybrydowej to w ogóle nie była postrzegana jako coś dobrego, wręcz przeciwnie, coś złego, zagrażającego identyfikacji czy zagrażającego DNA danej firmy. I ja w tej firmie nie czułem się dobrze, dlatego że dla mnie wartością ważniejszą niż integracja z ludźmi jest wysoka produktywność. I tu była taka kolizja wartości, czy taki konflikt wartości. I ja musiałem podjąć decyzję, czy akceptuję tą papkę HR-ową, ten przekaz kulturowy, że najważniejsze jest to, żeby się spotykać, żeby na siebie patrzeć, żeby wchodzić ze sobą w integrację, czy jednak inne elementy życia zawodowego są dla mnie ważniejsze. Ja ostatecznie wybrałem drugą ścieżkę i dlatego nagrałem film, dlaczego cieszę się, że zmieniłem pracę i powiem Wam, jestem zadowolony z tej decyzji, którą podjąłem, ale też nie hejtuję ludzi, którzy świadomie zaprzedają swoją duszę korporacji i tylko żeby zaprzedawali tą duszę korporacji, z którą nie mają kulturowego matcha, dosyć świadomie. Czyli dlatego mówię, że nie warto być naiwnym. Nie warto wierzyć w to, że nasza osobowość jest całkowicie plastyczna i w zależności od tego, w jakiej firmie pracujemy, to mamy różne preferencje. Nie. Jesteśmy dosyć stabilni i dosyć mało elastyczni w tym, co lubimy w życiu, a czego nie lubimy. Trochę jak w druknach. Pamiętacie, czy się zmieniamy, czy nie. No. Spojrzałem jeszcze na notatki i dodam jeszcze jeden element a propos właśnie feedbacku i menadżera. Bo kwestia feedbacku bardzo się fetyszyzuje, tak chyba się mówi. Mówi się, że feedback jest wartością samą w sobie, że każdy feedback to taka nagroda, taki prezent, który powinniśmy przyjąć, że z każdym feedbackiem coś można zrobić. I ja zasadniczo się z tym nie zgadzam. Szczególnie jeżeli prezentujesz bardzo taki specyficzny typ osobowości, jesteś na przykład osobą wrażliwą, to nie każdy feedback powinieneś chłonąć, czy nie powinnaś chłonąć i przemielać dla siebie. Chodzi mi o to, że jeżeli masz menadżera, który w jakiś sposób nie jest dla ciebie autorytetem, nie lubisz tego menadżera, albo nie chcesz podążać ścieżką, którą ten menadżer podąża, to feedback takiego menadżera nie będzie dla ciebie wartościowy. Czyli nie bądź naiwny, że ten menadżer, który daje ci feedback, to zawsze chce dla ciebie dobrze. Nie, no ten menadżer chce dobrze, ale ze swojej perspektywy. Ten menadżer ma wizję ciebie jako pracownika, ale to znowu ta wizja jest przefiltrowana przez psychikę i przez umysł tego menadżera. Więc jeżeli fundamentalnie nie zgadzasz się z tym swoim menadżerem co do kierunku, który ten menadżer
narzuca tobie, no to też ten feedback nie jest dla ciebie żadnym giftem, to ten feedback nie jest żadnym prezentem, to jest taki szum, który wręcz przeszkadza tobie, więc to jest tylko kolejna strona z tego punktu, żeby nie być naiwnym. Okej, dosyć tego hejtu i przejdźmy do kolejnego punktu. A ten punkt jest naprawdę mało hejterski, zaskakująco mało hejterski. Życie zawodowe to maraton. No w ogóle życie to maraton. No jak mamy szczęście, to jest maraton. Jak nie mamy szczęścia, to jest sprint. No ale wtedy mamy do czynienia z takimi tragediami, że życie trwa krótko. Życie trwa długo. Życie zawodowe trwa bardzo długo i coraz dłużej, bo coraz później możemy przejść na emeryturę. Na przykład w Holandii to jest chyba 68 lat. Więc u mnie w rodzinie tyle się nie żyje na przykład. Ale dlatego mówię, że życie zawodowe to maraton. A w maratonie trzeba sobie rozłożyć siły. Trzeba sobie rozłożyć siły na długi dystans. Czyli firmy by chciały, żebyśmy my jako pracownicy przebiegli ten maraton w tempie sprintera. Ale jeżeli biegniesz maraton w tempie sprintera, to znaczy, że po prostu nie dobiegniesz do końca. Czyli jak nie dobiegniesz do końca, to odpadniesz. No, firma się nie musi martwić, bo weźmie sobie pracownika z zewnątrz. I tego pracownika, który też miałby przebiec maraton, będzie motywować, żeby przebiegł jak sprinter. No i znowu ten sprinter będzie biegł przez 2 km, padnie, no i potem firma sobie weźmie kolejnego sprintera, który ten maraton ma przebiec. No ale wiecie, no wy jako ta osoba, która została przemielona i zmęczona tym biegiem, no wy nie macie takiego komfortu, że teraz sobie zrobicie przerwę na 5 lat i potem znowu będziecie przez 2 lata biegli sprintem. Ponieważ mamy kredyty, ponieważ mamy zobowiązania finansowe, to my musimy biec w tempie maratończyka. I to jest, uważam, dosyć ważny element, żeby nie zażynać się, że życie zawodowe to nie jest sprint, że zawsze są tematy ważne do zrobienia, zawsze są jakieś presje czasu, presje ludzi, presje tematów, projektów itd., itd. Ale te wszystkie presje wynikają z tego tempa sprintera, że ktoś teraz przyspieszył ten bieg i postanowił przebiec kolejne 100 metrów w tempie sprintera. Wy jesteście maratończykiem i szanujcie siebie. Firma płaci za wasz czas, ale też za wasz umysł, za waszą gotowość do rozwiązywania problemów, a nie za to, żebyście, nie wiem, nadszarpywali swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Firma, która wam płaci wynagrodzenie, nie płaci wam za szkody, których dokonujecie swojej psychice i których dokonujecie swojej stronie fizycznej. To nie jest tak. Firma wam płaci za czas, a wymaga od was takiego poświęcenia, jakby to miało być wręcz odszkodowanie. Więc jeżeli miało być to odszkodowanie, to niech wam płacą adekwatnie do poniesionych strat. I tyle. I powiem wam te 5 elementów, które wam przytoczyłem. Mam nadzieję, że to było 5. Jak nie, to jak były 4, to oczywiście jeszcze raz powtarzam, pijcie wodę. Woda powoduje, że wasz umysł działa niesamowicie sprawnie. Ale zupełnie szczerze, mam nadzieję i mam wrażenie, że te elementy mi pozwoliły przetrwać w korporacji, ale też rozwijać się w korporacji, przeskakiwać pewne szczebelki w korporacji, więcej zarabiać, ale nie kosztem swojego życia prywatnego i też nie kosztem siebie samego, że warto postawić granice między tym, co jest od nas oczekiwane, a tym, co jesteśmy w stanie dostarczyć. I tego wam życzę. Tego wam życzę i mam nadzieję, że ta forma takiej trochę pogadanki, której ja chyba nie do końca lubię, ale że przypadnie wam do gustu. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.